kardynał Stefan Wyszyński do śpiewaków chóru Akademii Teologii Katolickiej. Jestem synem muzyka i od małego dziecka przysłuchiwałem się temu, jak mój ojciec ćwiczył chóry. To była młodzież z małego miasteczka Andrzejewo, przyzwyczajona do przemawiania zawsze forte i fortissimo. A tu trzeba było swój zapał emisyjny możliwie opanować i zharmonizować. Z tym była najtrudniejsza rzecz. Wam, chórzystom, łatwiej zrozumieć znaczenie harmonii we współdziałaniu. Trzeba tu dostrzec istnienie drugiego człowieka, a więc i jego znaczenie społeczne, i jego znamie jednostkowe. Cały wysiłek musi zmierzać do tego, żeby uprzytomnić sobie, że między tymi znaczeniami musi być harmonia, bo w całej naturze jest harmonia. Nerwów gra i współzachwycenie i tożsamość humoru łączą ludzi bez sporu, lecz bez walki nie łączy sumienie. Trudne z łatwym w przeciwne dwie strony rozerwą w przód człowieka, nim harmonii doczeka, odepchną w przód, gdzie zmarłych miliony. W gwiazd harmonię poglądać weselej przez wiele lat samotnych, niż w źrenicach błyskotnych wyczytać raz, co serca rozdzieli.
Naród istnieje z kultury i dla kultury. Kultura jest obszarem spotkania, dialogu i stałego wyboru między wiarą i niewiarą. Doświadczenie dziejów polskich, a także całej ludzkości wskazuje na to, że żaden obszar kultury ludzkiej nie jest wolny od tej konfrontacji. Polska, która korzeniami tkwi w rodzinnej Europie, wzięła swój początek z chrześcijańskiej Europy. Pierwszym wzorem świętości w kulturze polskiej od początku jej dziejów była Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. To ku jej czci powstała pierwsza pieśń w literaturze polskiej. Panno Najświętsza, racz swym łaskawym uchem wysłuchać moją prośbę. Błagam Cię, przepaść klęcząca. Uczyń to, abym nie zaprzeczył słowu, abym nie rozminął się z Twoim Synem. Matko Słowa, Matko Dobroci, módl się o dobroć wszystkich polskich słów. Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze. Panno zwolena, Maryjo, niech ani jedno słowo nie czai się do skoku. Niech ani jedno słowo nie nienawidzi. Niech nie krzywdzi, niech nie zabija. Niech wybacza, niech leczy, niech łagodzi. Niech zamyka człowiecze rany jak skrzydła ołtarza. Matko polskiej mowy, módl się o jej wieczne trwanie. Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo.
Ars longa vita brevis. Historia sztuki poucza, że ludzie znajdujący się w największej niedoli zdobywali się na najwyższe porywy twórczości w dziedzinie sztuki. Nieraz wydaje się, że nie oglądalibyśmy owoców polotu i natchnienia Michała Anioła, gdyby nie jego wielka męka. Nie mielibyśmy wspaniałej, głębokiej myśli twórczej Norwida, gdyby nie jego bieda i straszliwe, bolesne przeżycia. Jednak nie każdy artysta może podejmować każdy temat. Pod tym względem artysta nie jest wolnym. Odzyskuje wolność dopiero wtedy, gdy uwierzy prawdzie odtwarzanej, gdy przeżyje i uczyni ją panią swego serca, elementem trwałej swej duchowości.
Jak wiele przejawów współczesnej sztuki, tak też muzyka i śpiew współczesny przeżywają jakąś mękę, szarpaninę i niepokój. Rzecz znamienna, człowiek dzisiejszy poddaje się tej szarpaninie, szuka w niej nadziei i uspokojenia, ale nie znajduje. Doprawdy, wielki to problem współczesnej twórczości. Czy jest ona pełna męki, czy też jest od niej wolna, ale za to syta, dostatnia, sprzedajna, ekonomiczna, wyrachowana i obliczona? Czy jest ona służbą, czy tylko interesem handlarskim? Czymże jest ona naprawdę?
delegacja górali przybyła do Warszawy, aby mnie zaprosić do Zakopanego. Tak serdecznie prosili, że nawet mi zagrozili. Powiedzieli: myślę, ze drugi roz nie będziem tu musieli przyjeżdżać, he? Zrozumiałem, co to znaczy i nie chcąc narażać się góralom, poszedłem za potrzebą serca i wyprawiłem się do Zakopanego. Spieszyłem tutaj z radością. Ręki nowoczesnego człowieka, krzyżowanego na wszystkich zakrętach wrzaskliwego życia naszego, doprowadziły nas do odkrycia głodu duszy za wolną przestrzenią pól, za Bożym Słońcem, za przyjezdnym powiewem wiatrów, za czystym powietrzem. Za siostrzaną wodą, za pokornym piaskiem, i rozmodlonym borem. Bodaj dzięki temu człowiek uratował siebie. Thank you.
Ciągnie nas w góry nie tylko potrzeba zdrowia. Ludzie przychodzili w góry dlatego, że góry do nich mówiły, że kazały im wspinać się wzwyż, że wołały do nich w górę serca, sursum corda. Nie pozwoliły im pełzać po ziemi, ale nakazywały poddawać się trudnemu wysiłkowi, jakąś nieprzepartą, nieopanowaną potrzebą człowieka. Nie baczy on na niebezpieczeństwo, na wysiłek, na ostrzeżenia. Pnie się wzwyż. Thank you.
Zapiski więzienne. Komańcza, 15 czerwca 1956 roku. In montibus dominus videt. Gdy stoję na szczycie góry, odnoszę wrażenie, że jestem sam na globie. Sam na jego najwyższym punkcie. Najbliżej nieba. Sam na sam z Bogiem. Wydaje mi się, że wtedy widzi Bóg tylko mnie, a ja mam poczucie Jego oczu na sobie, tylko na sobie. Wtedy czuję się być prawdziwie wielkim. Wielkość człowieka jest w tym, że pnie się w górę, stale, coraz wyżej, niczym niezatrzymany. I właśnie teraz, u szczytu swej wielkości, odczuwa, że stanął twarzą w twarz z Bogiem. W Nim ujrzał swoją małość. Moja małość jest prawdą w obliczu tego, który widzi. Bóg widzi mnie. Dlatego wdrapałem się na góry, aby Bóg mnie ujrzał w pełni. Pnę się na góry, jak chłopie, na kolana Ojca, aby Mu powiedzieć: ja i ty, bez przeszkód, bez pośredników, Dio io, zuchwalcze, Ojcze, Synu.
Kardynał Stefan Wyszyński w roku 1945 w czasopiśmie Ład Boży napisał: zmieniają się rządy, odpływa jedna fala, nadchodzi druga. Przed każdą nową falą idą ludzkie tęsknoty, aby ci nowi byli inni, lepsi. Zmieniają się ludzie i hasła, nie ustaje zło. Czy to będzie monarchia, czy Rzeczpospolita, czy demokracja, czy ustrój kapitalistyczny, czy chrześcijański? Jeśli będą rządzone przez ludzi bez sumienia, bez zasad moralnych, będzie to nadużywanie szyldów, nazw, którymi osłaniać się będzie swoją nędzę. Nie mamy przekonania nawet do państwa z nazwy katolickiego, jeśli obywatele jego nie czują, nie myślą i nie czynią po katolicku. Nazwa nie zwalnia od uczciwości i moralności, ani też nie jest patentem na cnotę. W każdym ustroju nie brak łotrów, którzy z ideałów, haseł czynią sobie przedmiot handlu i łatwego zysku. Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było. Cyprian Kamil Norwid, Fatum. Jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do człowieka i zatopiło weń fatalne oczy, czeka, czy człowiek zboczy.
lecz on podejrzał mu, jak gdy artysta mierzy swojego kształt modelu i spostrzegło, że on patrzy, co skorzysta na swym nieprzyjacielu i zachwiało się całą postaci wagą i nie ma go. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone nam zło. Przebaczenie, o które zabiegamy u Boga, bo któż z nas nie potrzebuje przebaczenia i miłosierdzia, jest szkołą przebaczania bliźnim naszym. Gdy zabiegamy o przebaczenie, musimy być gotowi przebaczać. Uraza, z którą chodzimy, jest samoudręką. Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności. Jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej. Przebacza, pozornie idzie pod prąd. Jest on tym bardziej wartki, kiedy inni wokół nie przebaczają lub wręcz krytykują tych, którzy to czynią. Przebaczenie, choć trudne i niemodne, jest nieodzowne. Bez gotowości przebaczenia, darmowego i z miłości, nie ma właściwych relacji ani w rodzinie, ani w społeczeństwie, ani w świecie.
Prymas Stefan Wyszyński do literatów na zakończenie swoich ostatnich w życiu rekolekcji 28 marca 1981 roku. Jesteśmy przyzwyczajeni w tej krainie krzyżów do dźwigania krzyża. Krzyż ma liczne wymiary. Dźwiganie go jest nieodłącznym udziałem narodu, rodziny, osoby ludzkiej na wszystkich szczeblach naszego życia. Ale to, co jest najważniejsze, co jest szkołą dźwigania krzyża, to przede wszystkim dźwiganie krzyża godności człowieka. Dobrze jest o tym myśleć, najmilsi, gdy wpadamy w zwątpienie o sobie. Cokolwiek myślelibyśmy o sobie, cokolwiek by o nas myślano, mówiono czy pisano, jesteśmy ludźmi i pozostaje nam krzyż. Krzyż godności człowieka, istoty, która jest nieśmiertelna.
Wiesz, kto jest wielkim? Posłuchaj mnie chwilę. Nauczę ciebie poznawać wielkość nie tylko w mogile, w dziejach lub w niebie. Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy pochylić czoła, żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy zwyciężył zgoła. Niższym się stawszy, on zawiść poniża, a zawiść w czwały leci i czepia mu znamiona krzyża, wołając: mały. I kłamie sobie, jak kłamała pierwej, gdy on z westchnieniem przyjmuje sławę i niesławę nerwy, prawdę sumieniem. Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali, k temu jedynie, iż nie poznają się na wielkim, mali pierwej aż zginie.